Cześć, witam was w mojej kuchni. Zapewne zauważyliście w tytule tego przepisu, jest tam napisane na końcu pilaw. Pilaw to jest takie danie wschodnioazjatyckie, gdzie bierzemy ryż, bierzemy bulion, bierzemy mięso i warzywa oraz troszeczkę ostrych przypraw. Wszystko gotujemy w jednym garnku i właśnie nasz pilaw, nasze danie, nasz ryż jednogarnkowy będzie taki pyszny, z kurczakiem, delikatnie, a jednocześnie mocno przyprawione. Co ciekawe, tam jest cynamon, więc już zaczynajmy, bo nie mogę się doczekać. No i widzicie właśnie tak, piękna pierś z kurczaka, pół kilograma, cudownie różowa. Tutaj zobaczcie jeszcze groszek zielony z puszki, około 100-130 gramów, to zależy ile tam wam się weźmie. Tutaj mamy płatki migdałowe, ślina mi leci, nie mogę się doczekać naprawdę tego jedzenia. Dwie cebulkę, czosnek, no i jeszcze mówiłem wcześniej, bulion. Taki bulion możecie znaleźć u mnie na kanale, bulion do zup i sosów. Sól, liść laurowy, kurkuma, kminek, pieprz biały, no i odrobina cynamonu i jakiś olej w oddali tam się skrzy. Na początek wrzucę jeszcze takie info, że ryż gotujemy z reguły w takich proporcjach. Szklanka ryżu, tak jak widzieliście tam, no niekoniecznie szklanka, możecie użyć więcej lub mniej, ale jedna część ryżu i dwie części wody, bulionu, jakiegoś rozcieńczalnika do gotowania tego ryżu. No i właśnie tak ja tutaj zastosowałem, czyli mamy jedną pełniutką szklankę ryżu i dwie pełne szklanki bulionu. Ale ja zaczynam całość od cebulki, kroję ją w kosteczkę i oczywiście to samo robimy z czosnkiem, czyli na drobniutkie pasterki, kosteczkę, co tam sobie chcecie, żeby go później ładnie przesmażyć. Wszystko będziemy robić w jednym rondlu, więc od razu sobie taki przygotujcie, wlewam trochę oleju. Pamiętajcie, że jak będziecie smażyć, to najpierw wrzućcie tylko samą cebulę. Trzeba ją przesmażyć na lekko słonkowo, nawet troszeczkę mocniej. Niech tam się troszkę zarumieni i dopiero wtedy wrzucimy czosnek, bo on by nam strasznie zgorzkniał. I tak nie chcemy zrobić. No więc kroimy piersiaka w grubszą kostkę. Czyli jak mamy cienki, no to grubiej. A jak gruby, no to troszkę cieniej. Pierś już pokrojone. I to była, moi drodzy, cała robota z naszym krojeniem. Ten przepis jest banalnie prosty. Co jakiś czas mieszam, żeby mi się to nie przepaliło, ale ładnie się zaczyna rumienić. Już mogę wrzucać czosnek. Teraz dopiero zapachy się tu rozchodzą cudowne. Ale zapomniałbym, przecież trzeba opruszyć pieprzem białym, no i solą trochę tą naszą pierś, żeby była bardziej aromatyczna. Już w samym smażeniu. O, dobrze. Wszystko pięknie zarumienione. Wrzucam kurczaka. I obsmażamy go tak, dosyć mocno, czasami mieszając, tak żeby nam się nie przypalił. Nasz pilaw będzie mocno przyprawiony. Wrzucę tutaj odrobinę kminku i mocno go rozgniotę. Możemy tak wszystkie przyprawy zrobić. Pół łyżeczki kurkumy. Jeden połamany liść laurowy. I szczypta cynamonu. Niezbyt dużo, zobaczcie. Mniej więcej tyle, tylko do smaku. O, ale to pachnie! Zamieszamy kurczaka. Zobaczcie, jak pięknie już wszystko wygląda. Teraz właśnie wsypuję płatki migdałowe i chwilę je tak będę tutaj razem smażył z kurczakiem, troszeczkę częściej mieszając, ale one powinny zrobić się tak delikatnie, też tak mocniej słonkowe i wtedy one nagrają takiego fantastycznego, lekko orzechowego smaku. No, niech tak będzie. Dosłownie minutę się smażyło. Rzucę te aromatyczne przyprawy. Też niech troszeczkę się przysmażą. Niech wchłonie je nasz kurczaczek. Ale to pachnie cudownie. Ten cynamon najbardziej tutaj robi furorę w moim nosie. Zalewam to wszystko dwoma szklankami bulionu. Chwilę to niech się podusi. A my wykonamy bardzo ważną czynność, czyli cały nasz ryż będziemy płukać. Trzeba go płukać dosyć długo. Chodzi o to, żeby cała mąka z ryżu została wypłukana. To jest bardzo ważne, bo tak to by nam się tam zrobił kleik w naszym daniu jednogarnkowym. A przecież chcemy mieć pyszny i wsypki w miarę ryż. Zobaczymy, jak nam to się wszystko uda, ale myślę, że będzie dobrze. Dobra, moi drodzy, ryż. Teraz doprowadzamy to do wrzenia. Pięknie wrze. W tym momencie wsypuję groszek. Mieszam, przykrywam oraz zmniejszam gaz, żeby tylko w środku sobie pyrkało.
Tak, tylko dla podtrzymania temperatury ryż nam nasiąknie, wciągnie cały płyn i zobaczymy, jak to będzie. Co jakiś czas możecie zajrzeć, lekko przemieszać. I prychcimy to sobie tak powoluteńku, około 20 minut. Możecie tam zajrzeć i spróbować lekko, czy ryż już jest dobry, gotowy, miękki. Jeżeli nie, to jeszcze trzeba to trzymać. Wszystko nam się pięknie ściągnie ze spoli. Będziemy mieć już danie gotowe i za chwilę się damy do stołu. Zobaczcie, jak to się pięknie ugotowało. Tu gdzie niegdzie bąbelkuje jeszcze, już praktycznie nie ma płynu. Troszeczkę dolałem wody, bo uznałem, że będzie zbyt gęste na początek. Sprawdziłem wcześniej, więc tak zróbcie. Gdyby wam się wydawało, że naprawdę nie jest tak jak trzeba, troszeczkę wody dolać, dosłownie 1/50. Już ten mój ryż doszedł sobie, sprawdziłem to. Jeszcze tu pokażę wam, nic się nie przypaliło, jest fantastyczne. W tej chwili jeszcze tylko, tak jak teraz jest, zostawię to na 5 minut, już bez żadnego gotowania. I tak właśnie wygląda danie w całej okazałości. Przepyszne, mówię wam, próbowałem, doskonałe. W jednym garnku, bardzo proste, tak to się robi. Lubię takie smaki powiązane z kuchnią dalekowschodnią, indyjską, a nawet chińską. Róbcie takie dania, szybkie, tanie, doskonałe na zwykłe popołudnie. Szukajcie takich dań podobnych na moim YouTubie. Zobaczcie na Facebooku, możecie coś wkleić, coś napisać. Szukajcie mojej strony internetowej, środagotuje.pl. Cześć, tak ma być.